Album Studiosorum Gimnazji Regis Tetiniensis. Rejestr uczniów Pedagogium Książęcego w Szczecinie. Uczelni pośredniej między Szkołą Łacińską a Uniwersytetem. Zawiera nazwiska uczniów szkoły od momentu jej powstania w 1543 roku do pierwszych lat XIX wieku. Stanowi nieocenione źródło wiedzy na temat rangi uczelni i związków Pomorza z wieloma, nawet odległymi krainami, na przykład z Łotwą, Estonią czy Węgrami, skąd pochodzili niektórzy słuchacze. Wśród zapisanych uczniów są także Polacy. Johannes Zadzik z Krakowa. Węcesław Bukowiecki. Rękopis ten przez wiele lat po wojnie uchodził za zaginiony. Został wykupiony z rąk prywatnych w latach 70. XX wieku. Biblia Wulgata, Stary i Nowy Testament z prologiem świętego Hieronima. Jest to najstarsza w zbiorach Książnicy Pomorskiej rękopiśmienna księga z początku XIV wieku, pochodząca z biblioteki Stargardzkiego Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Królowej Świata. Tekst pisany w dwóch kolumnach po 50 wierszy. Rękopis zdobiony kaligraficznie. Na początku poszczególnych ksiąg i niektórych prologów znajduje się 89 inicjałów o cynobrowo-błękitno-zielonych korpusach. Cechą charakterystyczną zdobień są małe portreciki wychodzące z inicjałów na marginesy. Księga mogła powstać w skryptorium joannitów w Stargardzie. Napisana na kartach pergaminowych waży ponad 15 kg. Do jej wykonania zużyto około 100 skór zwierzęcych, cielęcych, kozich lub owczych.